Cześć i czołem! Dzisiaj AppFinder zawitał na Wasze ekrany, więc przygotujcie się na nową dawkę gier i aplikacji. Na początek szybka informacja. Odcinki AppFindera będą dostępne jeden dzień wcześniej na mojej nowo powstałej stronie internetowej mobileo.net, a potem dopiero upublicznione na YouTube, więc warto zaglądać na portal, aby móc szybciej wyposażyć swój smartfon w nowe gadżety. A teraz czas na właściwą część AppFindera. Na rozgrzewkę idzie wciągająca gra Save Pixel. Jest to tytuł, który testuje nasze zdolności manualne oraz refleks, stąd o niepowodzenia w trakcie rozgrywki nie trudno. Szata graficzna jest bardzo prosta, zbudowana na bazie pikselowych starych gier. Nie uważam to za jakiś dyskomfort, bo dzięki temu łatwiej można skupić się na naszym głównym pikselu, którego musimy ocalić przed kontaktem z przeszkodami. Na ekranie pojawiają nam się dwa okręgi. Pierwszy z nich, zaznaczony białą strefą, jest miejscem naszych zmagań, zaś środkowy służy nam za źródło grawitacji. Założeniem gry jest oczywiście przetrwać jak najdłużej na drodze przeszkód, które cechują się przeróżnymi zadaniami. Niektóre trzeba przeskakiwać, inne omijać. Bardzo wciągające jest szacowanie, czy dana przeszkoda będzie nam za chwilę zagrażała, bo ruch po łuku nigdy nie daje nam jednoznacznej informacji. Na plus idzie również ciągła zmiana koloru tła, więc gra nie będzie monotonna. Są wakacje, jeszcze. Jest gorąco, dlatego bardzo ważne w trakcie dnia jest uzupełnianie płynów. Osoby, które trenują na co dzień i dbają o swój rozwój fizyczny, szczególnie potrzebują regularnie uzupełniać wodę w swoim organizmie, ale w trakcie dnia nie jest to takie proste, bo mnóstwo zajęć pochłania naszą uwagę i w rezultacie zapominamy o podstawowych rzeczach. W takiej sytuacji pomoże Wam kolejna aplikacja. Program dostosowuje ilość potrzebnych płynów do naszej wagi, wieku oraz aktywności fizycznej. Po wpisaniu tych podstawowych danych dostajemy informację, ile i jak często powinniśmy pić wodę. Nie myślmy to proszę z innymi trunkami, bo ilość, które sugeruje aplikacja, zwaliłaby z nóg niejednego wprawionego w boju Polaka. Podstawą funkcjonowania tej apki są regularne powiadomienia oraz zegar z czasem do następnej dawki wody. Dla sportowców obowiązkowy program. Skoro jesteśmy przy temacie zegarów, to pokażę Wam teraz bardzo ciekawy widget. Jest to prosty dodatek do androidowych pulpitów, który w ciekawy sposób może zastąpić naszą standardową zegarynkę. Pomysł na przedstawienie minut na okręgu tarczy uważam za bardzo nowoczesną myśl, bo do tej pory ciężko było znaleźć wyróżniający się na tle innych zegar dla naszych zielonych robocików. W ustawieniach możemy zmienić wszystko, co tylko przyjdzie nam do głowy. Format, godziny, datę, styl tekstu, kolor informacji, więc możliwości jest naprawdę sporo. Zachęcam do pobierania. W następnym tytule trochę sobie postrzelamy. W grze wcielamy się w rolę tłustego działkowicza, który broni dostęp do swojego domu za pomocą shotguna. Grafika jest bardzo spójna, kreskówkowa jakość i jeszcze bardziej wprowadza nas w klimat rozgrywki, dlatego za wykonanie duża pochwała. Grywalność jest na dobrym poziomie, aczkolwiek wprowadziłbym z czasem trochę inne sterowanie, tak aby gracz miał możliwość rozwijania swoich umiejętności. Pierwsze poziomy są proste, jednak od piątego zaczyna się prawdziwa gra. Powstrzymać atak nieprzyjacielskich zwierząt jest bardzo ciężko, co tym bardziej nas nakręca. W Google Play jest mnóstwo żywych tapet, ale i tak często brakuje nam czegoś nowego na pulpit. Zaprogramować własną żywą tapetę nie jest łatwą, więc z pomocą przychodzi nam generator. Za pomocą tej aplikacji można wykonać swoją własną, prostą, animowaną tapetę. Żeby zabrać się za tworzenie czegoś, to należy mieć najpierw wizję, a u mnie jest tym nieciekawie. Co prawda ilość narzędzi nie powala na kolana, lecz mimo wszystko można coś ustrugać na własne zapotrzebowania. Menu jest intuicyjne, dlatego każdy z tą apką sobie poradzi. Czas na grę Ring Rush, gra, która mnie zadziwiła. Na początku, po zainstalowaniu tytułu, pomyślałem sobie, co może być ciekawego w przeskakiwaniu pomiędzy orbitami z jakimiś przeszkodami. Teraz wiem, jak bardzo się myliłem. Dotarcie do Słońca jest trudną sprawą, bo przeróżne elementy, które spotykamy na drodze, skutecznie nam uprzykrzają życie.
Czasu jest niewiele do przejścia poziomu, dlatego trzeba się spieszyć, no ale jak skoro trzeba czekać na odpowiedni moment? Tym cała magia gry. Refleks, szybki palec oraz skupienie to najważniejsze cechy dobrego gracza, więc zachęcam Was do sprawdzenia, jak to u Was z tym jest. Na koniec odcinka coś dla osób, które chcą się podszkolić z obcego języka. Wielu lektorów mówi, że bezpośredni kontakt z językiem jest najlepszą metodą nauki. Aby zapewnić sobie takie warunki, często trzeba wydać 1000 zł na zagraniczne wycieczki. Mam dla Was jednak zupełnie darmową propozycję w postaci międzynarodowego czatu, który dostosowany jest dla osób uczących się mowy zagranicznej. Przy rejestracji należy podać, czy interesuje nas bardziej poznanie nowych ludzi, czy może ćwiczenie języka. Następnie w aplikacji możemy znaleźć odpowiednią osobę po podstawowych danych profilowych, zaczepić i rozpocząć konwersację. Wiadomo, na początku nauki brakuje słownictwa, dlatego w jednej z zakładek mamy prosty dostęp do Google Translator. Moim zdaniem jest to świetna aplikacja, z której sam będę często korzystał. Dzięki wielkie za wytrwałość i poświęcony czas. Tymczasem zapraszam Was na mojego Facebooka i Instagram podanego w opisie oraz portal mobilo.net, na którym znajdziecie co tylko dusza zapragnie z technologicznego świata. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, to możesz skorzystać z opcji prenumeraty za pomocą przycisku subskrybuj. Jeżeli macie swoje ulubione gry i aplikacje, to podzielcie się nimi ze mną i innymi użytkownikami w komentarzach. Tymczasem to wszystko z mojej strony. Cześć i do następnego odcinka. Stop, stop, stop. Jeszcze suchar. Jaki jest ulubiony program kanibali? Surowi rodzice. No, teraz możemy się żegnać. Cześć i do następnego odcinka.